Cześć, tu Michał. Po przejechaniu części nadbarczańskiego szlaku rowerowego postanowiliśmy zrobić jednodniowy wypad do Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki. Park został utworzony w 1989 roku i zlokalizowany jest na południe od Sieradza. Jak sama nazwa wskazuje, obejmuje on doliny Warty, Widawki i ich dopływu wraz z otoczeniem. Co może dziwić, lasy stanowią tylko 25% obszaru całego parku. Na szczęście atrakcyjności dodaje urozmaicona rzeźba terenu, zwłaszcza otoczenie Warty, gdzie wysokości stoków dochodzą do 45 metrów. Dojazd z Kalisza samochodem zajmuje około 1 godziny. Idealnie na jednodniowy wypad. To jest motyw, jak wyjeżdżają dwie osoby, które mają GoPro i się teraz nagrywają. Zamiast gadać, to się będą nagrywać. Park krajobrazowy, Warty i Widawki. Widawka? Tak, bo tam jeszcze jest jedna, ale tam chyba nie zdążymy, bo by było 140 km, a w tej opcji zrobimy jakąś stówę gdzieś, nie? To musimy się sprężyć. No dobra, trzeba jechać, bo szkoda dnia. Kupiłem sobie na AliExpress dzwonek. Taki super, z alarmem żyroskopowym. Jak się przekonałem, działa. Polnymi drogami docieramy do Krowiego Mostu na Warcie. Tak, Krowiego. Faktycznie, na pierdzie kamienizna. Dalej drogą przejeżdżamy nad trasą S8. W okolicach miejscowości Beleń wjeżdżamy na teren parku. W Strońsku odbijamy w dół w stronę Warty. Tu znajdują się bunkry. Pozostałości po linii umocnień z czasów II wojny światowej. Idealne miejsce na postój i kawę. Naładowani kofeiną rwiemy dalej. Staramy się zbliżyć do brzegu Warty. Część drogi pokonujemy po wałach. Przecinamy Widawkę przed ujściem do Warty. Za miejscowością Antonin mijamy ośrodek wypoczynkowy Sportowa Osada. Nazwa jest bardzo trafna. Fajna miejscówka. No, wstrzymano czas. To nie lecą. To nie lecą. No ale słońce zajdzie. Ładnie to wygląda, nie? Mhm. I potem na Widawę można wkręcić, albo tutaj ja tam kombinowałem, bo ujście o, do Widawki, widzisz? No to jest tutaj. Dalej robi się pagórkowato. Tu zobaczyć można Starorzecza Warty. Robimy chwilę przerwy. Jesteśmy sami. Ruch praktycznie zerowy. Nie, ale Warta jest trochę dalej, nie? Jakiś jest tego, Starorzecze. Ale Warty. Czyli warto było się zatrzymać. W Rychłocicach przejeżdżamy nad Wartą. Chciałem dostać się do rezerwatu przyrody Hołda. Najpierw pogoniły nas psy. Potem okazało się, że ścieżka zarosła i musieliśmy wybrać objazd. Fajnie, bo wreszcie mogliśmy nacieszyć się jazdą po lesie. Mając takie warunki przyrodnicze, nie można było sobie odmówić kolejnej kawy w lesie. Do Mielasz. 5 sekund wystarczyło i są grzyby. Ja jeszcze co można robić? Trochę obżarty, no. Po krótkiej przerwie czas ruszać dalej. Dzień już krótki, a nie chcieliśmy wracać po nocy. Przejeżdżamy na wschodnią stronę Warty i nadrabiamy czas asfaltem. Tak docieramy do Widawy i dalej nad Widawkę. To już ostatnie miejsce na kawę. W tym miejscu rzeka przypomina naszą Prosnę.
Jesteśmy nad Widawką. Zostało nam jakieś całe 30 km. To się radzę. Jeszcze jedna kawa. I jedziemy. Kawa, moja wspaniała kawa. Nikt mi zabrać nie ma jej prawa. Dalsza droga to wyścig z czasem. Chcemy zdążyć przed zmrokiem. Gdyby było więcej czasu, z pewnością wybrałbym opcję wzdłuż rzeki Grabia i dalej równolegle do S8 przez lasy do miejsca startu. My jednak pedałowaliśmy naszą trasą. Wreszcie dotarliśmy na Krowi Most, na Warcie i dalej na parking, gdzie czekał już samochód. Ha ha ha.